kochani, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na wspólne otwarcie pudełka Urok od Shiny Box. Ja je dostałam wczoraj i szczerze mówiąc myślałam, że będzie to takie główne pudełko, wiecie, Shiny Box, które teraz jest bardzo takie jak gdyby promowane na stronie Shiny Boxa pod znakiem Winter Spa, ale wczoraj dostałam pudełko Urok, więc na to główne pudełko nadal czekam i dzisiaj właśnie otworzymy razem to pudełko. I jeśli chodzi o to pudełko i jego otwarcie, ja oczywiście nie mogłam się oprzeć, żeby otworzyć je już wczoraj, ponieważ dostałam je wczoraj, a wczoraj był poniedziałek, bo pewnie ten film będziecie oglądać troszeczkę z opóźnieniem. I ogólnie jeśli chodzi o taki design tego pudełka, to jest fajny, ponieważ ja to pudełko dostałam pierwszy raz w tym miesiącu. Jest takie pastelowe, czyli takie kolory, które ja bardzo lubię. Jeśli chodzi o wagę, to jest ono dosyć ciężkie, więc nic, będziemy już otwierać. I tak jak ja mówiłam, że nie mogłam się oprzeć otwarciu pudełka już wczoraj, więc ta naklejka została już zdarta. I co się kryje w środku? Oczywiście ulotki. I pierwszą, jak gdyby ulotką, mogłabym to nazwać, jest ta ulotka, na której mieszczą się produkty, które są zawarte w środku. No i reklama, do której też potem będziemy przechodzić podczas omawiania kosmetyków, a tak się prezentuje zawartość w środku, więc po prostu przejdę do tej ulotki, która zawiera wszystko to, co mieści pudełko i będziemy po kolei sobie pokazywać, ja będę Wam pokazywać, co jest w środku. Więc tak, ja przechodzę do tej ulotki i tak, pierwszym produktem, który jest na samym końcu, jest żel pod prysznic Fa i to jest taki jakiś miodowy żel, tego jest 400 ml, czyli prawie pół litra. Ja już ten żel wąchałam, powiem Wam, że zapach jest naprawdę bardzo, bardzo piękny, naprawdę taki lekki, miodowy, troszeczkę słodki. Więc bardzo fajne. Co do tego, że pudełko zawiera żel pod prysznic, bo pewnie dużo z Was powie, no, że nie tego oczekiwaliście, bo jest to tylko żel pod prysznic, który każdy może sobie kupić. Ja nigdy tych żeli z Fa nie używałam, bo zazwyczaj używam albo z Dove, albo z Nivea. Więc tak, ja myślę, że żel jest dobrą opcją. Wolę już na przykład żel niż coś na przykład do... na przykład wolę niż żel, niż kolejny balsam do ciała w moim przypadku, ponieważ balsamów do ciała mam teraz bardzo, bardzo dużo, a żel zawsze się przyda i zawsze zużyję. Zresztą żel jest taką rzeczą, która się szybko zużywa, więc jeżeli mam okazję, możliwość, jak gdyby, wiecie, wypróbować kolejny, a to jest taki, którego nigdy nie używałam, to spoko, myślę, że to jest fajny kosmetyk i on kosztował 11 zł, jeżeli tego nie mówiłam. Kolejnym produktem, z którego jestem bardzo zadowolona, bo tak jak mówiłam, że wcześniej już otwierałam to pudełko, zaglądałam do niego, jest to nawilżający tonik do twarzy Mincer Pharma, który ogólnie firma jest teraz taka bardzo znana i myślę, że bardzo promowana w sieci. Jeżeli jesteście tak jak ja stałymi użytkowniczkami Instagrama i bardzo często korzystacie z Instagrama, to będziecie, na pewno widziałyście, że tak naprawdę ta firma wyskakuje zewsząd. Ja wszędzie widzę u jakichś dziewczyn zdjęcia tej firmy, więc tak naprawdę jak gdyby znam tę firmę, mimo tego, że nigdy nie widziałam jej na półce, ani się nie przyglądałam na półce w sklepie, więc cieszę się, że dostałam ten tonik i to jest tonik nawilżający do twarzy, kwas hialuronowy i skrzyp. Bardzo fajnie, że jest kwasem hialuronowym, to coś nowego w moich tonikach, więc się cieszę. I jeśli chodzi o zapach, bo też wczoraj wąchałam i powiem Wam, że zastanawiałam się, co mi ten zapach przypomina, bo wiedziałam, że znam ten zapach. I ten zapach pachnie identycznie jak szampon do włosów z Johnson's Baby. Jak byłam mała, to korzystałam z tego szamponu i on pachnie dosłownie identycznie, więc nie wiem, czy to był taki przyjemny zapach, bo jakoś chyba nigdy za tym zapachem nie przepadałam, ale tak właśnie pachnie i jest on do cery normalnej i
Słuchaj, ja mam cerę mieszaną i tłustą, aczkolwiek teraz mam bardzo suchą i mam bardzo przesuszone tutaj miejsca i miejscami właśnie gdzieś mi się ta skóra łuszczy i może to nawet widać w kamerze, no ale nic nie da się z tym zrobić. I bardzo się cieszę właśnie, że to jest cera normalna i sucha, bo ja zazwyczaj toniki do takiej cery używam. Nie używam nigdy takich jak gdyby dedykowanych dla cer mieszanych i tłustych, więc się bardzo cieszę i naprawdę cieszę się, że mam możliwość skorzystania z tego toniku, że to jest jakaś nowość i ta nowość właśnie znalazła się w tym pudełku, więc super. Kolejnym produktem jest O'Herbal krem do stóp. I to jest 75 ml i kosztuje 8,99 i powiem Wam, że z tego jestem tak średnio zadowolona, ponieważ ja nie używam kremów do stóp, jeżeli już kremuję stopy, bo zdarza się tak, że mam przesuszone, to robię to balsamem. Nigdy jakoś nie miałam okazji, nie chciałam kupować sobie specjalnie kremów do stóp, no ale spoko, bo moja siostra powiedziała, że ona sobie go chętnie weźmie, więc będę miała co z nim zrobić. Jeśli chodzi o zapach, to jest taki ziołowy, fajnie, że jest naturalny, to znaczy nie ma parabenów, nie ma silikonów, nie ma olejów mineralnych, czyli kosmetyki takie jak lubię i to jest dla mnie ważne wybierając kosmetyki, więc spoko jeśli chodzi o skład. A kolejnym produktem w pudełku jest coś, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło i jest to Alpha Age Liquid Gold Kuracja Naprawcza i jest to taki tonik, który zawiera kwas glikolowy, za chwilę Wam pokażę. Efektywnie redukuje zmarszczki, przebarwienia, uszkodzenia posłoneczne oraz rozszerzone pory i drobne wypryski. I on kosztuje 159 zł w wersji 100 ml. I tutaj oczywiście takiej nie mamy, jakby się każdy mógł domyśleć. Jest tu wersja 5 ml, czyli bardzo, bardzo mała. Jest to produkt, jeżeli oglądacie YouTube'a, bardzo znany u różnych dziewczyn. Ja ten produkt kojarzę przede wszystkim z rynkiem zagranicznym, ale ja tutaj wczoraj tak sobie, wiecie, zrobiłam research w internecie i oczywiście można te produkty dostać tutaj na rynku polskim, nie stacjonarnie, może gdzieś stacjonarnie też są sprzedawane, nie mam pojęcia, ale spokojnie w internecie możemy dostać. I wiecie co, ja się wczoraj zastanawiałam, bo jest to tonik i jest on w takiej tubce. A to jest produkt wodny, no bo jest tonikiem, więc zastanawiam się, jak to będzie, jak ja otworzę tutaj tę srebrną taką jak gdyby zawleczkę, że tak powiem, czy to mi się wszystko nie wyleje i czy to jest dobry sposób na dawanie takich próbek, więc zobaczymy, ale powiem Wam, że wiążę z tym produktem duże nadzieje i że to, że mnie zachęci jakby do zakupu takiej pełnowymiarowej wersji. Tutaj punia weszła, teraz chodź punia. No, więc naprawdę jestem zadowolona z tego produktu, że jest możliwość przetestowania takiego bardzo znanego, wręcz kultowego produktu na rynku. I bardzo, bardzo się cieszę, że jest on, tak jak przed chwilą zresztą powiedziałam. Kolejnym produktem jest to Liren, brązująca mgiełka olejowa. Za 24,95 możemy dostać wersję 195 ml. Jest to produkt pełnowymiarowy. Prezentuje się tak. I tutaj jest napisane, to jest jakby stopniowy efekt opalenizny. Opalenizna bez smug, piękny zapach. I powiem Wam, że wczoraj skorzystałam, oczywiście popsikałam sobie rękę, nie widziałam jakby efektu po jednym psiknięciu, ale zapach jest typowo takim zapachem jak gdyby produktów do opalania, czyli tutaj mówią, że jest piękny zapach, ale to niekoniecznie ten piękny zapach tutaj jest, no chyba, że ktoś lubi zapachy takie produktów właśnie do opalania. No ale ja niekoniecznie, może po kilku użyciach, po kilku psiknięciach ten efekt będzie bardziej widoczny, aczkolwiek ten produkt mi się przyda, ponieważ ja lubię właśnie takie produkty na bazie olejków podczas opalania, szczególnie już jak zaczyna się taki sezon opalania, wygrzewania na słońcu, a ja bardzo wtedy z tego korzystam, to takie olejki chętnie zawsze sobie kupuję, więc fajnie, na pewno mi się przyda, na pewno nie zmarnuję. I teraz ostatnim produktem już, tak naprawdę ostatnim z tej listy jest Ava Laboratorium, organiczne serum energetyzujące pomidor z ogórkiem. Zwalcza drobne zmarszczki, mimiczne, redukuje głębsze, wzmacnia, elastycznie, nawilża
Skórę polecane dla każdej cery, w szczególności wrażliwej i przesuszonej. I za 31 zł możemy dostać 30 ml. I jest to produkt pełnowymiarowy. To jest serum i też się cieszę bardzo z serum, ponieważ ja aktualnie mam na zużyciu serum, ale zawsze, jak gdyby zawsze moja pielęgnacja składa się z nakładania serum przed kremem i to zazwyczaj jest to, jeśli chodzi o pielęgnację wieczorną, więc serum zawsze mi się przyda, będzie leżało i czekało, aż przyjdzie jego kolej. I co jest fajne w tym serum, że jest to produkt naturalny, czyli nie zawiera właśnie silikonów, parabenów, są to składniki z plantacji monitorowanych, czyli 99% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego, więc bardzo, bardzo fajnie. Są to produkty, które ja po prostu lubię, czyli naturalne. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten serum w środku. Jest takie bardzo, bym powiedziała, bardzo proste. Jest też małe, więc dosyć szybko powinnam zużyć. Bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się z tego produktu. I ostatnim produktem, jaki dostałam w pudełku, i to jest już poza listą, jest produkt też z Alpha Age. I powiem Wam, że jestem po prostu chyba nieziemsko zachwycona tym, że dostałam ten produkt. To jest Liquid Gold i to jest maseczka tym razem. I tutaj mam właśnie tę maseczkę na tej ulotce. I ja Wam przeczytam. To jest wielokrotnie nagradzana maska, która działa jak domowy peeling chemiczny. Czyli to już w ogóle, ten domowy peeling chemiczny, to jest dla mnie efekt po prostu wow. I teraz Wam przeczytam, że jest to wielokrotnie nagradzana maska, która działa jak domowy peeling chemiczny. 15% kwas glikolowy złuszcza martwe komórki naskórka, podczas gdy miód, manuka, olej makadamia i witamina E działają nawilżająco oraz sprawia, że skóra jest bardziej wygładzona i elastyczna. Więc naprawdę super, super to po prostu brzmi, wiecie o co chodzi i ja wiążę z tym produktem wiele, wiele nadziei. Ogólnie tutaj nie ma ceny zawartej, ponieważ tutaj nie było jakby tego produktu na tej liście, ale patrzyłam sobie w internecie i wersja 100 ml kosztuje 165 albo 195 zł, coś około 200 zł, a tutaj jest 30 ml, czyli to jest jakby taka pojemność, po której mogę stwierdzić, czy ta maseczka jest fajna, czy nie. Więc naprawdę super. I tak prezentuje się całe pudełko. Ja jestem zachwycona, mogłabym powiedzieć, a przede wszystkim jestem zachwycona tymi produktami z Alpha Age, które jakby bardzo podniosły jakość tego pudełka. Jestem zadowolona dlatego, że jest serum, dlatego, że jest ten tonik z Mincer Pharma. To są takie cztery produkty, które bardzo, bardzo mi się spodobały. No i ten żel i ten olejek do opalania, do brązowienia skóry także się przyda, więc tak się właśnie prezentowało to pudełko. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tej zawartości i czy skusiłybyście się na to pudełko, czy może po prostu coś też zamawiacie z Shiny Box. Koniecznie dajcie mi na dole znać, a ja się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!